Jak uczyć o najnowszej historii, jeszcze mając dodatkowy problem, jakim jest to, że jesteśmy w tej chwili w trybie zdalnego nauczania. To jest taki temat, którym się zajmowaliśmy na konferencji i którym się będziemy zajmować dalej. Dlaczego? No dlatego, że to jest ten fragment nauki historii, który w polskich szkołach często jest ważny, jako mniej interesujący. A my jesteśmy przekonani w Centrum Edukacji Obywatelskiej, że to niezrozumienie tego, co się wydarzyło oraz niejasność co do interpretacji różnych procesów społecznych, zachowań bohaterów tych czasów, ale także zachowań zwykłych ludzi, że trochę to powoduje, że my nie rozumiemy różnych rzeczy, które się teraz dzieją. Nie rozumiemy dyskursu publicznego na temat transformacji, nie rozumiemy tego, dlaczego ludzie się tak różnią i trochę też nam trudniej ocenić, co jest prawdą, a co jest tylko jakąś opowieścią, nie zawsze realią. I to nie jest tylko nasze zdanie w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy w kontakcie z nauczycielami, nauczycielkami, którzy chcieliby o tym więcej i mądrzej i ciekawiej uczyć i są z różnych powodów tego nie robią. Jakaś część mówi, że dlatego, że brakuje dobrych, atrakcyjnych dla uczniów i przemawiających do wyobraźni historycznej materiałów. Część oczywiście narzeka na to, że to jest zawsze w czerwcu, bo to jest końcówka kursu historycznego. Ale na tej konferencji pojawiły się także przykłady i pomysły, jak to zrobić, żeby nie czekać do czerwca, tylko właśnie w ciągu roku szkolnego, korzystając z różnych szans, ale też samemu proponując, czy to projekty, czy jakieś inne działania, żeby jakby uczyć tego wcześniej, a nie tylko na samej końcówce. I my jesteśmy częścią takiego projektu europejskiego, bardzo fajnego, który się nazywa Transition Dialogue i razem z partnerami z Niemiec, z Bułgarii, Litwy, Ukrainy i Rosji próbujemy znaleźć dobry model uczenia o tym czasie przejścia, o tym, jakie były tego źródła, jakie procesy społeczne się wtedy dokonały i polityczne i co z tego dla nas wszystkich wynika. I to, co jeszcze dla mnie tutaj jest strasznie ważne, to że to nie jest jakaś nasz wymysł, tylko że tak jak mówię i nauczyciele i nauczycielki, ale także młodzi ludzie mówią, że chcą się dowiedzieć, jak to było i że się gubią, bardzo często się gubią w gąszczu faktów, interpretacji, nazwisk. No i dlatego nasz pomysł na to, żeby rozmawiać na ten temat, szukać dobrych metod uczenia, a także wspólnie z partnerami zagranicznymi myśleć o tym, jakie wątki, jakie tematy takie nie tylko polskie, ale właśnie tutaj szerzej obecne w Europie Środkowo-Wschodniej, w tych postkomunistycznych krajach, jakie poruszać. Także cieszę się bardzo, że nauczyciele i młodzi ludzie są tym zainteresowani i mam nadzieję, że materiały, które tworzymy, między innymi fajne bardzo scenariusze i takie krajowe i międzynarodowe, na przykład jeden o rozliczeniach pod takim metaforycznym tytułem Zbrodnia i kara, pokazujące na przykład jak w różnych krajach to wyglądało i jakie z tym się wiążą dylematy i takie polityczne i prawne, ale też moralne. Że takie propozycje, które pokazują, że to nie jest tylko nasz polski problem, że to wszystkich nas skłoni do tego, żeby tą historią najnowszą się zajmować, nie tylko w czasie edukacji zdalnej, ale także
potem. Jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, dlaczego my to w ogóle robimy, bo my mamy takie poczucie, że się uczy o najnowszej historii pobieżnie i za mało. Że w ogóle ja mam trochę taką metaforę, że ta polska nauka historii w szkołach trochę jest jak piramida egipska. Im dalej w jakiś antyk i w średniowiecze, tym więcej czasu, a potem na te rzeczy takie, a już zwłaszcza te, które się działy po II wojnie światowej, to naprawdę go nie zostaje. Prawie zawsze to jest w końcu roku szkolnego, więc naprawdę chwała tym, którzy mają czas i jeszcze głowę, żeby jakieś poważne zajęcia na ten temat organizować. Nauczyciele w naszej ankiecie, którą zrobiliśmy rok temu, odpowiedzieli, że jedną z rzeczy, która ich bardzo im utrudnia pracę, jest brak ciekawych materiałów, takich pod ręką, które byłyby ciekawe nie tylko dla nich, ale też dla młodych ludzi. No i tu dzisiaj wypróbujemy jeden materiał, zobaczymy, czy on będzie dla Was ciekawy i będziemy uczniów i uczennice, ale też nauczycieli pytali, czy to ma sens, korzystanie z takiego materiału. Rzecz, którą jedni się tym bardziej przejmują, drudzy się mniej przejmują, nam ze Staszkiem w takiej analizie, którą robiliśmy z Staszkiem Zakroczymskim, wyszło, że jest dosyć silny ten wpływ tego, co mówią politycy, co mówią różne media, co mówią różne instytucje państwowe na temat tego, jak wyglądała ta najnowsza historia, kto był agentem, kto nie był, kto ma zasługi, kto ich nie ma. I że to w sumie razem z tym, co się w ogóle w tej chwili dzieje w edukacji, zwłaszcza zdalnej, ma taki efekt mrożący. Więc tym bardziej Wam jestem wdzięczna, że jesteście to dzisiaj z nami, bo łatwo nie jest. O tym omijaniu kontrowersyjnych tematów to nie jest tylko przy okazji szkoły, przy okazji najnowszej historii. W ogóle szkoła, nie tylko polska, ale polska także ma problem z tym, żeby rozmawiać na trudne tematy, na które są różne, o których są różne wersje, że tak powiem, opowieści i różne wartości ze sobą wchodzą w konflikt. Nie umiemy tego robić. W ogóle w Polsce mamy trochę z tym problem, a szkoła tutaj też. Czasami uczniowie to lepiej potrafią i są w stanie się mniej bać. Mało jest historii mówionej, mało jest własnych projektów, a dominująca narracja szkolna jest taka, że to właściwie transformacja, to nam zrobili liderzy i politycy. Jedni lepiej, drudzy gorzej, ale generalnie ludzi, nas zwykłych tam nie ma. Właściwie nasza rola przeniosła się do internetu, co jest strasznie trudne, dlatego że naszą skarbnicą i punktem wyjścia do każdego spotkania z publicznością jest wystawa. No niestety teraz ta wystawa jest naszą, no jest zamknięta i nie mamy możliwości, w związku z czym pomyśleliśmy o tym, że musimy wyjść do publiczności. Nagle się okazało, że wśród naszych pracowników drzemią ogromne pokłady wiedzy, umiejętności, ale też własnych zainteresowań, które przelały się w formie właśnie tych filmów, które tutaj na naszej stronie internetowej w zakładce hashtag ECS online powstały i jak będą się Państwo mogli za chwilę przekonać, jeden z filmów stanie się punktem wyjścia do pisania scenariusza o transformacji, ale zachęcam bardzo serdecznie nauczycieli do tego, żeby wejść na to ECS online, dlatego że tam powstały filmy, które trwają od 4 do 8 minut, a dotyczą różnych kawałków naszej historii, tematów. Tutaj tylko trzy linki są, które dotyczą łańcucha bałtyckiego, czyli transformacji i odzyskiwania niepodległości przez kraje bałtyckie, ale też ten wspomniany Lenin z Irokezem, ale też jest o obudzeniu się w społeczeństwie polskim Polaków. Tutaj szczególnie ten temat dotyczy Pomorza, ponieważ chodzi o protesty przeciwko powstaniu elektrowni jądrowej i referendum, które ja pamiętam jeszcze w szkole średniej jako uczeń szkoły klasy biologiczno-chemicznej liczyłam i pomagałam przy tym referendum, czyli budzenia się takiej aktywności, ale dbania też o otoczenie, o klimat. Więc tutaj pierwsza taka nasza baza, którą możemy nauczycielom pomóc, wesprzeć w tej edukacji, to są właśnie te materiały, te filmy. Tutaj w tej prezentacji są aktywne te linki, więc z tego co wiem, one będą dostępne potem dla Państwa i będzie można z nich korzystać. Druga rzecz, którą polecamy uczniom, nauczycielom, to są nasze publikacje. W większości nasze publikacje są dostępne bezpłatnie i jeśli Państwo wejdą też na naszą stronę internetową, to znajdą właśnie te
wydawnictwa, które można ściągnąć bezpłatnie. Tutaj książka jest o narodzinach Nowej Europy, czyli w ogóle o takim spojrzeniu, jak wyglądała ta transformacja w Europie. W tej drugiej książce Lekcja Solidarności to jest tylko jeden fragment, ale myślę, że Państwo no, mogli spokojnie sobie z tego skorzystać jako teksty do czytania czy do wzbogacenia lekcji. No i właśnie to, czym ja się na co dzień zajmuję, ale czego nie mogę niestety robić w chwili obecnej, to są warsztaty edukacyjne. I o ile rok wielkiej zmiany jest świetnym warsztatem, dlatego że omawiamy ten rok tej zmiany, omawiamy też wystąpienie Tadeusza Mazowieckiego, staramy się opowiedzieć czy porozmawiać z młodzieżą, co to znaczy, co to znaczyło w tamtym czasie, ale jaki ma to efekt aż do dnia dzisiejszego, chociażby jeśli mówimy o samorządności, no to jest ważny aspekt naszej historii. I coś, co może zainteresować, a to o czym Alicja mówiła, czyli spróbować zainteresować młodzież, to jest nowy temat, który dopiero powstał, język polityki, to jest ocena tego, co się wydarzyło w 89 przez pryzmat współczesnych przemówień dwóch bardzo ważnych osób w Polsce. Jakiego języka używają, żeby określić na te zmiany, które się wydarzyły. Myślę, że to może być inspirujące i ciekawe dla młodzieży z tego względu, że to są przemówienia, które zostały wygłoszone mniej więcej 2-3 lata temu, więc myślę, że młodzież, która uczy się o tym, i zna te osoby, ale też jest w stanie przeanalizować ten tekst. Również ten język polityki chcemy, myślę, że w styczniu zostanie on przełożony na lekcje online. No ale pytanie do filmu jest takie, to warto zawsze zadać pytanie przed lekturą albo przed oglądaniem filmu. Na czym polega paradoks, czyli sprzeczność w samym tytule filmu i w jego treści, i w grafice, która będzie przedmiotem tego filmu, czyli na czym polega sprzeczność Lenina z Irokezem. Zapraszam do oglądania. Życiowe rozczarowania rodzą wśród młodych ludzi gorycz, rozterki, emocjonalne często formy ich ujawniania. W drugiej połowie lat 80. do głosu dochodzi nowe pokolenie opozycji. W czasach, gdy Polskę gnębi kryzys gospodarczy, pogłębia się społeczny marazm, ci młodzi ludzie, studenci, ale też licealiści, nastolatkowie, wnoszą nowy entuzjazm do walki o wolność. Symbolem tego pokolenia stał się Lenin z Irokezem. Od Solidarności tę nową opozycję odróżniała nie tylko średnia wieku. Grupy te to już nie był jedynie sprzeciw wobec komunistycznego systemu. To były też kwestie takie jak sprzeciw wobec przymusowej służby wojskowej czy na przykład ekologia. Ale pojawiały się też zupełnie nowe środki wyrazu. Obok ulicznych performansów i happeningów, z których zasłynęła część tych środowisk, były to też uliczne szablony, które zdobiły ulice miast. Szablony te często opierały się na grze słów, na humorze, wykorzystywały satyrę. Jednym z takich najpopularniejszych szablonów stał się Lenin z Irokezem. Autorem tej grafiki jest Dariusz Paczkowski. Wtedy, kiedy ją zaprojektował, miał zaledwie 15 lat. Szabloniarze wymieniali się swoimi wzorami drogą pocztową, przekazywali je swoim znajomym, oni zresztą przekazywali je dalej swoim znajomym i tak dalej. W ten sposób fajny szablon czasami mógł obiec całą Polskę w błyskawicznym tempie. Zresztą zdarzało się, o czym opowiada sam Paczkowski, że przybywał do miasta, w którym nigdy wcześniej nie był i na murze dostrzegał wzór swojego autorstwa. To była typowa sztuka dla idei, czyli autorzy nie podpisywali swoich prac. Każdy mógł korzystać z tych wzorów, powielać je i odtwarzać na murach swojego miasta. Lenin z Irokezem zatem najpierw zawojował mury miast w Polsce, a potem z czasem zaczął pojawiać się na koszulkach i banerach młodzieżowych organizacji. Ale dlaczego Lenin i dlaczego z Irokezem? Otóż Lenin to kultowy, można powiedzieć, symbol ustroju komunistycznego. Natomiast Irokez to fryzura kojarzona z punkrockowcami. Punkrock i subkultury w latach 80. w Polsce były czymś generalnie nowym, egzotycznym, w dużej mierze niezrozumiałym dla starszego pokolenia. Doklejenie Leninowi tej fryzury punkrockowca było pewnego rodzaju świadomym działaniem prześmiewczym. Do tego dochodzi cała ta warstwa ironicznego wykorzystania symboliki rewolucyjnej.
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle wróży młodzieży i rewolucji. I to są słowa samego Lenina. Oryginalnie oczywiście padają w kontekście rewolucji ludowej, robotniczej, czyli tego, na czym opiera się cała ideologia i propaganda komunizmu. Paradoksalnie, ironicznie, wykorzystane są w kontekście rewolucji antykomunistycznej, rewolucji przeciwko temu opresyjnemu systemowi. Historia w ten sposób zatoczyła pewnego rodzaju koło, a młodzież, jak się okazało, nie przestała być rewolucyjna. Być może gdzieś w Polsce można jeszcze znaleźć Lenina z Irokezy, ale prościej będzie przyjść do nas na wystawę stałą ECS. Oczywiście, jak skończy się społeczna kwarantanna. Okej, okay. I słuchajcie, nie musimy przychodzić do ECS-u w tym momencie, bo ta dam, samego bohatera i autora tej grafiki mamy wśród siebie, czyli Darka Paczkowskiego, graficiarza, ekologa, aktywistę społecznego do dziś. I Darku, witamy cię serdecznie, fajnie, że udało ci się z nami połączyć. Też się powiedz, bardzo cieszę. No i powiedz tam, kochany, miałeś wtedy 15-16 lat, co cię doprowadziło do jaka ścieżka cię poprowadziła do buntu, do protestu? Czy to był dom rodzinny, czy to było podwórko, czy po prostu to było coś w powietrzu wisiało? Witam. No, myślę, że to było coś w powietrzu, natomiast też trafiłem w takie... Na początku byłem fanem zespołu Republika, który śpiewał też o ważnych społecznie rzeczach. Potem trafiłem na punk rock, zespół Deserter i jakby... No, Te przesłanie zawsze było takie społeczno zaangażowane, a szablony były takim sposobem na to, żeby się wypowiedzieć, omijając cenzurę, omijając kontrolę, można było się po prostu wypowiedzieć i z tego skrzętnie korzystałem. Chociaż z perspektywy dzisiejszego, jakby dzisiejszych czasów, często rozmawiam z ludźmi związanymi ze sztuką, to na ten rozwój tych memów ówczesnych, czy tych szablonów, miała na pewno też wpływ polska szkoła plakatu, bo te komunikaty były proste, zwięzłe, jakaś grafika z hasłem, więc są badacze, którzy doszukują się pewnej kontynuacji właśnie tej polskiej szkoły plakatu w tym, co w ogóle wtedy się na ulicach działo. Więc no, przygotowujemy dla nich jakąś listę propozycji. Ta lista zawsze jest otwarta i oni mają możliwość dorzucenia swoich 3 groszy albo przyjścia z własną propozycją. Natomiast ta lista jest o tyle fajna, że ona jest opisana, w tym sensie, że jest napisane, kto napisał tą książkę, jakaś charakterystyka, czy ona jest reportażem, czy to jest wywiad, czy to jest bardziej książka historyczna, w związku z tym oni trochę wiedzą, na co się piszą. No i jednak zakładamy, że my sobie będziemy potem grupowo albo indywidualnie o tych książkach opowiadać. I to jest jakaś taka pierwsza w ogóle faza myślenia o czymkolwiek, że przeczytanie jakiegoś tekstu, który jest angażujący tą osobę i wydaje mi się, że udaje nam się to, znaczy od jakiegoś czasu, to zresztą WOS nie jest jedynym przedmiotem, tak naprawdę różne, u nas w szkole są też takie dodatkowe różne przedmioty typu zajęcia o świecie współczesnym, one są różne, bo one są czasem obowiązkowe, czasem są dla chętnych i bardzo dużo tych zajęć organizujemy w ten sposób, że one są zorganizowane wokół jakiegoś tekstu albo że właśnie uczniowie wybierają książkę z listy i potem sobie nawzajem o tych książkach opowiadają. Jak ich zachęcić do tego, żeby czytali te książki? No wydaje mi się, że wbrew pozorom tutaj COVID nam bardzo pomógł, bo bardzo dużo uczniów mówi, że już ma trochę dosyć patrzenia w ekran, bezmyślnego też, i to jest miła odmiana poczytać książkę. To jest pytanie, czy to jest zaskakujące, czy na przykład zobaczą na własne oczy to, o czym na przykład czytali już wcześniej w tekście, co też jest jakieś bardzo angażujące. Natomiast pojawiły nam się różne takie sytuacje, w których ujawniła się, przynajmniej na tych pierwszych wycieczkach, bo to, jak mało młodsze pokolenie wie o pewnych rzeczach, które są dla nas oczywiste, dla naszego pokolenia. I
wyjaśnienie i dowiedzenie się i zrozumienie, czym jest związek zawodowy, okazał się być bardzo zaskakującą rzeczą. Naprawdę, ale to jest tak, że wydaje się, że to jest takie oczywiste, a z drugiej strony to są dzieci, to jest młodzież, która jest wychowana w świecie, w którym związek zawodowy jest jakąś dziwną grupą, która chodzi po Warszawie i coś krzyczy, albo jacyś bardzo krnąbrni pracownicy, którzy przeszkadzają dobrym firmom zarabiać pieniądze w takich narracjach, które są przedstawione w mainstreamie. W związku z tym dla nich związek zawodowy jako jakaś taka siła oporu jest czymś kompletnie niezrozumiałym i muszą to w ogóle wszystko przepracować. Ciekawostka, bardzo dużo osób ma jakieś własne wyobrażenie albo przetworzone wyobrażenie, co jest w 21 postulatach. Z reguły wiedzą coś o dwóch pierwszych, może o trzecim. Natomiast w ogóle to, że robotnicy występowali głównie o prawa socjalne, jest dla nich zaskoczeniem i to, że mogą sobie przeczytać te 21 postulatów i zobaczyć, o co oni walczą, tak w pełni, a nie w formie przetworzonej, powiedzmy, przez opowieść dzisiejszą, przez dzisiejszą politykę historyczną, to jest bardzo dużo. Można oczywiście przesunąć te działy, zacząć trochę wcześniej mówić o historii najnowszej, ale to oczywiście jest bardzo trudne ze względów logicznych i chronologicznych. Natomiast ja się staram po pierwsze wprowadzać pewne elementy dotyczące transformacji na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, bo tam dużo wcześniej w rozkładzie materiału pojawia się szansa, żeby porozmawiać o problemach społecznych, gospodarczych czy jakichś prawnoustrojowych. Natomiast jeśli chodzi o lekcje historii, to staram się zwracać uwagę na ponadczasowość pewnych zagadnień. To znaczy, jeśli mówię o wiośnie ludów, to odnoszę to też do jesieni ludów, czy nawet obecnej zimy wiosny arabskiej, czy zimy ludów. Natomiast jeśli mówię o jakichś XIX-wiecznych problemach dotyczących obywatelskiego nieposłuszeństwa, czy jakichś polskich drogi do niepodległości, to też staram się to odnosić do pewnych dylematów etycznych wyborów, które dotyczą okresu PRL-u. Także staram się, żeby pewne PRL-owskie i transformacyjne problemy stały się problemami ponadczasowymi, których dotykam też na tych wcześniejszych etapach i w tych wcześniejszych epokach. Praca nad źródłami to oczywiście odrębny temat i ogromny problem, tym bardziej, że zwykle ćwiczymy z źródłami i omawiamy charakter pracy historyka na tych pierwszych zajęciach, czyli tych, które dotyczą średniowiecza i starożytności. Ale myślę sobie, że warto podejmować też to wyzwanie w przypadku historii najnowszej. To oczywiście jest jeszcze trudne z jednego powodu. Otóż w przypadku historii najnowszej tych kontekstów i tych problemów, które są niezrozumiałe dla współczesnych młodych ludzi, jest tyle, że to wymaga czasu, pracy i wielu wyjaśnień. Natomiast ja zachęcam przede wszystkim do pracy z fotografią. Myślę, że dzisiaj zdjęcie jest czymś, z czym żyją młodzi ludzie i fajne warsztaty, fajne zajęcia, które pozwalają im nauczyć się pracy z obrazem, którego nie rozumieją, a potem próba wyjaśnienia im, co ten obraz naprawdę znaczył w tym kontekście z czasów PRL-u czy z czasów transformacji, to myślę, że jest skuteczne. Natomiast polecam też pracę ze słynnymi źródłami, ale taką nieoczywistą. Na przykład zajęcie się 21 postulatami Solidarności, ale nie tymi najsłynniejszymi, ale na przykład tymi dotyczącymi spraw socjalnych, emerytur, praw kobiet, praw pracowniczych, bo to myślę dzisiaj może być zrozumiałe i atrakcyjniejsze dla młodzieży nawet bardziej niż 10 czy 20 lat temu. No, w latach 90. szablony, które odbijałem, no, zawsze dotyczyły jakichś ważnych dla mnie tematów. I tak jednym z takich, obok Lenina oczywiście z Irokezem, jednym z takich najważniejszych, czy najbardziej znanych, który najbardziej był popularny, był szablon taki antymilitarny Za mundurem panny sznurem. I to w formie szablonu było odbijane w różnych miastach. Podobnie jak z Leninem, to była sieć wymiany pozytywnej, to znaczy odbijałem na kartkach 12-13 razy, rozsyłałem to do podobnych sobie szabloniarzy w Polsce i te wzory, które się najbardziej podobały, były przez nich powielane w ich miastach. No i tak
tak się to rozprzestrzeniało, były też wydawane fanziny papierowe, takie gazetki z różnymi wzorami, no i ludzie też z tego korzystali i te wzory tak się rozprzestrzeniały. Ten Za mundurem panny sznurem, ja wtedy mieszkałem w Grudziądzu, to były same jednostki wojskowe, no i też Układ Warszawski, jakby był to symbol też takiego zniewolenia. Jako młody człowiek, kiedy byłem zaangażowany w działalność ruchu Wolność i Pokój, też chodziło o to, żeby nie iść do wojska, bo była wtedy przymusowa służba wojskowa. Dopiero staraliśmy się o wprowadzenie właśnie zastępczej służby. Więc to jest taka historia z tym szablonem. Drugi szablon z gilotyną, nie trać głowy. Myślę, że warto, byście wiedzieli, że w tamtych czasach no, w ogóle nie było ani reklam, szare ściany, więc taki prześmiewczy, mały nawet rysuneczek, no, bardzo zwracał uwagę i przyciągał uwagę ludzi. No i to było takie puszczenie oka, trochę też właśnie wyśmianie, czarny humor, można by w ten sposób powiedzieć. Kolejny wzór, który chciałem wam przedstawić z tamtych czasów, to jest PZPR za kierownicą i tutaj wykorzystałem grafikę ze znaku drogowego o tym, że uwaga, można wpaść w poślizg. No a PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, wtedy jedyna słuszna i jedyna partia. Jak ktoś do tej partii nie należał, to miał utrudnione życie. No ale to też stał się taki symbol właśnie władzy komunistycznej. No i stąd pokazywałem, jakby znowu prześmiewczo pokazywałem, dokąd to taki system jednopartyjny może doprowadzić. I na koniec szablon najbardziej taki ekologiczny, który w tamtych czasach robiłem, czyli orzeł z godła polskiego, tyle że już taki szkielet rozpadający się, z napisem jeszcze Polska nie zginęła. W tle jest też fabryka dymiąca, no i to właśnie dotyczyło zanieczyszczenia powietrza, ale w ogóle przemysłu, zanieczyszczenia nie tylko poprzez powietrze, ale też ścieki, zanieczyszczenia metalami ciężkimi, no, wszelkie zanieczyszczenia, które były związane z przemysłem i brakiem jakichkolwiek norm ekologicznych. Z tych wszystkich szablonów oczywiście najfajniejsze jest to, że niektóre z nich do dnia dzisiejszego są aktualne. Może nie jest to najfajniejsze, ale zarówno ten antymilitarny, czy ten ekologiczny równie dobrze mógłby dotyczyć, jeszcze Polska nie zginęła, dotyczyć zmian klimatu. Myślę, że to jest najfajniejsze w tych wzorach i dlatego one się takie stały popularne, no bo są bardzo proste, a są bardzo uniwersalne. No a w obecnym czasie, oprócz tego, że prowadzę warsztaty w różnych częściach Polski z różnymi grupami, no to też zakładam w przestrzeni publicznej galerie takie street artowe, gdzie powstają murale. I tak między innymi jest Galeria Kobiety Woli, który ten projekt zacząłem z okazji stulecia uzyskania, wywalczenia przez kobiety praw wyborczych i maluję tutaj w Warszawie na Woli kobiety związane z tą dzielnicą. Szczególnie takie, które jakoś zasłynęły na przykład przez swoją działalność społeczną, tak jak na przykład Hanka Ordonówna, która pomagała biednym rodzinom, ale też zakładam takie galerie jak Galeria Ukraińska, która jest tworzona wspólnie z artystami z Polski i Ukrainy, Galeria Tybetańska, to jest około 60 murali dotyczących tylko i wyłącznie kultury, dziedzictwa narodowego takiego Tybetańczyków, czy galeria Witamy w domu, która jest dedykowana ludziom, którzy w 68 roku musieli Polskę opuścić. Staram się im po pierwsze zadziałać na wyobraźnię, czyli na tak pełnowymiarowo,
zarówno docierając do tych kwestii abstrakcyjnych, ale również przywołując, i to bardzo często robię, im obraz i budując im jakąś formę przeżycia. To jest ten zakres, który wykorzystuję, ale również odnoszę się do sytuacji im współczesnej, tak? I wręcz wymagam od nich z dużą dozą autonomii próbę odnalezienia się albo porównania tej sytuacji, którą my przeżywaliśmy, znaczy mówię tutaj o sobie jako o świadku historii i jednocześnie nauczycielu, porównywania tego do sytuacji ich współczesnej. Plus w jaki sposób ta transformacja, czy według nich została już dokończona, czy ona jeszcze trwa? Jeżeli trwa, to w jakich obszarach? I w ten sposób. No i oczekuję od nich tak, tworzenia postaw. No, na pewno deliberatywne, czyli w dużym stopniu wymagające od nich wkładu, udziału i też i swobody tej wypowiedzi, a w małym stopniu chyba opieram to na jakichś testach wiedzy, na takich egzekwowalnych, testowych formach, no właśnie, tak jak mówię, wiedzę. Ale no, sam raz ja sobie na to mogę pozwolić, bo nie trzymam się kluczowo programu, plus to, że grono moich odbiorców też nie specjalnie chce inwestować w karierę jakby naukową, czy nie wiąże z przedmiotem WOS-u i historii jakiejś swojej przyszłości. Także ja mam taką swobodę pod tym względem i sobie ją cenię. Kasiu, pani Kasia Zawadka, ostatnie zdanie, bo to będzie trochę taka klamra spinająca tutaj, bo pani proponuje muzykę, tak? Jako takie wejście do tego świata transformacji. Bardzo prosimy, jeśli jest pani z nami, to prosimy się odmutować i powiedzieć, jak pani to robi. Tak, ja z uczniami na lekcji po omówieniu tych kwestii, że tak powiem, teoretycznych, tak, czyli po przerobieniu po Bożemu historii politycznej i robimy rozbiór logiczny kilku piosenek, robimy Big Cyca, robimy autobiografię Perfetu, bo oni znają piosenkę i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Oni nie wiedzą, kto to był, w ogóle nie kojarzą, że tam jest i Presley, i w ogóle nic nie wiedzą. Więc robimy Big Cyca, robimy Manam, Nocny Patrol, no i ja też ich zachęcam do tego, żeby coś próbowali sami. Mam prośbę, słuchajcie, jeden uczeń i jedna uczennica. Jak wy chcecie, czy w ogóle wam się wydaje, że to ma sens? Na koniec, taki od was informacja. I czy na przykład muzyka, czy życie codzienne, czy co z tych propozycji, które tu padły, czy takie rzeczy jak ten filmik, czy to jest coś, co do was przemawia i byście chcieli się o tym mówić? Nie bójcie się. To bo może ja bym mogła? Brawo, super. Dobrowska, Julię. Ja jestem od pana Nawrockiego uczennicą i właśnie sam... Technikum poligraficzne. Tak. I sam jakby osobiście uważam, że film bardzo trafia właśnie do takiej grupy odbiorczej typu właśnie dzieciaki nastoletnie, ponieważ jednak to szybko przedstawia, krótko zwięźle i na temat, z czym mamy do czynienia, przedstawia nam też interesujące fakty, bo nie oszukujmy się, nie zawsze historia społeczeństwa czy sama historia będzie nas interesowała w jakiś sposób, tak? To jest nasza historia, ale nie każdy wyrazi jakby chęć przyswojenia tej wiedzy. To, co mi się wydaje tutaj w tym temacie istotne, już nie będę wchodził w szczegóły, to, że on po pierwsze jest bardzo mocno łączący, temat powstawania samorządności w Polsce jest bardzo mocno łączący wątki, nazwijmy to umownie historyczne i wosowe i można z tego zrobić, że tak powiem, temat bardzo interdyscyplinarny. Po drugie, on jest taki, który no, jak sama samorządność może być bliski i praktyczny i jakby łatwo uzupełnialny o źródła zdobywane lokalnie, zarówno źródła historyczne, jak i historii mówionej i wydaje mi się, że to jest jakby coś, co jest bardzo łatwo dostępne i po prostu bardzo warto sięgnąć. Zwłaszcza, że ta historia samorządności i w ogóle historia powstania samorządu w tym 90 roku jest bardzo moim zdaniem zapomniana i niedoceniana też w takiej podręcznikowej wersji, bo
mało kto moim zdaniem, mało który w podręcznikach, czy w mało którym przekazie w ogóle mówi się o tym, że pierwsze wolne wybory w pełni to były wybory samorządowe w 90 roku. Zupełnie się o tym zapomina, a jednak wydaje mi się, że jest to dosyć symboliczne. Co jeszcze? Ten temat samorządności moim zdaniem jakby łączy takie wątki bardzo lokalne z takimi bardzo uniwersalnymi, bo jakby temat tego, jak zarządzać społecznością, jak rozwiązywać wspólne problemy i organizować wspólne publiczne usługi w interesie wspólnym publicznym, no to jest temat uniwersalny i jakby pokazałem takie źródło, taki filmik, taką właściwie 3-minutową kreskówkę Rady Europy, dość wydawałoby się banalną, bo dotyczącą o rozwiązywaniu problemu spadającego kokosa z palmy, który moim zdaniem dość dobrze pokazuje w uproszczony sposób, ale dość dobrze pokazuje jakby mechanizm tego, jak moim zdaniem należy o samorządzie myśleć i uczyć, znaczy wychodzić od problemów, nie od systemu władzy, bo znaczy, samorząd jest często uczony jako tu jest wójt, tam jest burmistrz, tam prezydent i proszę wymienić dokładnie od jakiego ilości tysięcy mieszkańców są radni wybierani w okręgach wielomandatowych, tak? I to jest jakby najistotniejsze często, co zostaje z lekcji o samorządzie. A moim zdaniem lekcja o samorządzie, no warto prowadzić jakby wychodząc od tego, że samorząd to jest metoda rozwiązywania wspólnych problemów. I tutaj też można sięgnąć do tego, jak te wspólne problemy były rozwiązywane lub nie były rozwiązywane w systemie centralnego zarządzania w PRL-u i jak przebiegała na źródłach i lokalnych i takich powiedzmy do historii całej Polski, jak przebiegała to przebieg, ten też przełom myślenia również wśród elit opozycyjnych.